Cześć kochani, witajcie już w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na mini haul zakupowy, czyli taki przegląd rzeczy, które w ostatnim czasie udało mi się zakupić. Także jak zawsze, jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do oglądania. I wszystkie rzeczy, jakie tutaj pokażę, to na pewno będziecie mogli znaleźć w linku pod filmem oraz postaram wam się wkleić właśnie tutaj gdzieś w rogu zdjęcie modelki jak wyglądała w danej rzeczy oraz zrobię jeszcze wam przebitki jak te rzeczy wyglądają na mnie żebyście może miały jakiś punkt odniesienia Eee, może ktoś ma podobną sylwetkę, podobny rozmiar i będzie to po prostu pomocne. Eee, pierwszą sukienką, jaką, pierwszą rzeczą, jaką mam Wam do pokazania, eee, to jest sukienka z mango. I to jest taka bardzo dziewczęca sukienka, sięgająca do połowy kolana, i mamy ją tutaj w kolorze czarnym, w takie białe drobne grochy. I powiem Wam, że sukienka jest naprawdę świetna. Cała jest oczywiście na podszewce. Jedyne miejsce, gdzie nie mamy podszewki, to są rękawki. Nie wiem, czy to będzie widać. Natomiast no, jest to fajne rozwiązanie, ponieważ to sprawia, że to Ramiona wyglądają na, wiecie, jeszcze takie e, delikatniejsze. E, koniec sukienki, w sensie dół, zakończony jest, wiecie, taką e, delikatną e, falbaneczką, przez co cała sukienka, wiecie, no, wygląda jeszcze bardziej e, dziewczęco. E, z przodu mamy. Tak, przy biuście mamy takie wiązanie. To jest tylko element taki, wiecie, dodatkowy, ponieważ, no, czy macie to rozwiązane, czy nie macie, czy jakkolwiek to sobie zawiążecie, to nic wam tutaj nie będzie widać. W sensie mam na myśli to, że ten, to wiązanie nie zmniejsza bądź nie zwiększa nam tutaj biustu, w sensie tego szerokości. I sukienka zapinana jest z tyłu. Na zamek, co też jest super. Powiem wam, że sukienka jest wiecie. No nie, nie chcę powiedzieć, że jest jakaś mega ciężka. Natomiast e, czasem, jak złapiecie sukienkę z sieciówki, która właśnie nie jest na podszewce, tylko ma jedną, mm, jedną warstwę tkaniny, to bierzecie tą sukienkę i wiecie, no, macie wrażenie, jakbyście po prostu miały jakąś ścierkę w dłoni. E, tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma. Ta sukienka, właśnie jest taka, wiecie, fajna, mięsista. Po prostu czuć, że jest fajnej jakości i w ogóle jeśli chodzi o sukienki mango, ponieważ no, pokażę Wam jeszcze inne sukienki mango, to ja naprawdę jestem zachwycona jakością. Już dawno nie kupowałam rzeczy z mango, ponieważ zawsze jak byłam w sklepie stacjonarnym, to totalnie mi się tam nic nie podobało. Te rzeczy wydawały mi się strasznie poważne, tak wiecie, jakbym je miała kupować za jakieś 15 lat. Oczywiście to jest moje odczucie. Natomiast, jak weszłam na stronę internetową, to tam naprawdę można znaleźć fajne perełki i to w fajnych cenach. I powiem Wam, że no sklep Mango naprawdę zachęcił mnie do kolejnych zakupów. Szczególnie teraz, kiedy faktycznie trwają wyprzedaże. Bo niektóre rzeczy naprawdę tam można dorwać za grosze. A w fajnej jakości. I polecam e, zajrzeć właśnie na stronę Mango, ponieważ trwają wyprzedaże i można dorwać rzeczy w naprawdę fajnych cenach i rzeczy, które są w fajnej jakości, bo to jest e, mega ważne, żeby nie kupować za te 30-40 zł, byle czego, bo no, to w dalszym ciągu jest 40 zł. Więc e, po co kupować coś, co już 40 zł i będzie leżało w szafie, albo pójdzie do śmietnika. Nie ma sensu. No ja jestem mega, mega zadowolona z tej sukienki. Ja już ją prałam i nic mi się tutaj z nią nie dzieje: nie zbiegła mi się, nie porozciągała, nic mi się z nią tutaj nie stało. Także zdecydowanie przeszła test prania na plus. I kolejną rzeczą, jaką mam wam do pokazania, to jest znowu sukienka. I to jest też sukienka z mango. I mamy tutaj taką. Sukienkę trochę w stylu takim safari, tak mi się to kojarzy. Szczególnie odcień, odcień tej sukienki i wiecie znowu tutaj, takie wiązanie, i ta tkanina też mi się tak kojarzy. Wiecie z jakimś takim safari, nie wiem czemu. Tutaj mamy już koszulkę bez ramionczek. Również mamy z przodu wiązanie przy biuście, natomiast tutaj już jest zupełnie, wiecie, taki prosty e, krój. Nie mamy tutaj żadnych odcięć e, w talii. E, sukienka również jest na podszewce e, i również jest zapinana z tyłu na zamek. E, powiem Wam, że sukienka jest naprawdę świetnej jakości. E, jeszcze sprawdzę, ponieważ nie pamiętam, natomiast wydaje mi się, że był tutaj w składzie e, Len. Ale niech ja zerknę szybciutko i już Wam mówię, tak. I mamy tutaj 55% lnu oraz 45% wiskozy. Także skład jest naprawdę fajny. I ja mam tutaj tą sukienkę w rozmiarze S i tą poprzednią czarną również właśnie miałam w rozmiarze S. I powiem Wam, że jeśli chodzi o okres letni. To w ogóle ten kolor jest mega, mega twarzowy i fajnie wygląda. Ten krój też jest dosyć taki. No, to jest krój, który jest bardzo wygodnym krojem. I to wiecie, zarówno jeśli chodzi o długość sukienka, jest do połowy kolana, ponieważ no ja takie. Długości sukienek preferuję najbardziej, natomiast co, co mam na myśli mówiąc bezpieczna, to znaczy to, że długość jakby sięga do. Ja mam 1,66 m i sięga tak idealnie do połowy kolana, więc spokojnie mogę sobie, wiecie, w tej sukience kłócać, siadać. Nic mi tam nie wystaje, jeśli chodzi o przód, no to też tutaj jest fajnie właśnie zabudowany, mimo że jest dekolt, to i tak tutaj nic nie widać, możecie się wiecie schylać i tak jest mega fajnie. Obie sukienki, też nie wspomniałam, ja noszę bez stanika. Przez to, że te sukienki są robione na podszewce, to powiem Wam, że te su to powiem wam, że sutki są praktycznie niezauważalne. E, przynajmniej no ja nie zwróciłam na to specjalnie uwagi, a gdzieś tam też się, e, wiecie, przeglądam w lustrze i e, no czasem przy jakichś tam bluzkach e, widzę. Natomiast przy tych sukienkach nie widziałam, żeby coś się odznaczało. E, także to jest kolejny plus, e, wiecie. Fajnie latem e, móc sobie pozwolić na to, aby chodzić bez stanika. E, jest to, wiecie, no na pewno jest zdecydowanie chłodniej, szczególnie jak są upały po 30 stopni. I wiecie, tu są te grube staniki, no to przynajmniej ja mega lubię chodzić bez stanika. Jest to mega wygodne i bardzo chętnie sięgam po sukienki, w których po prostu nie muszę ubierać stanika. I kolejną rzeczą, jaką mam Wam do pokazania, to jest również sukienka i to jest również sukienka z Mago. Powiem Wam, że no ja naprawdę... Dawno nie zrobiłam zakupów w żadnym sklepie, w którym zostawiłabym całe zamówienie. Zamówiłam trzy sukienki i trzy sukienki zostawiłam. Naprawdę, wiecie, mimo niskich cen. To i tak zawsze, jak zamawiam jakieś rzeczy, to trochę mam z tyłu głowy, że a dobra, pewnie jedną zostawię, resztę zwrócę. No, nie w tym zamówieniu, ponieważ w tym zamówieniu zostały mi wszystkie trzy sukienki, także trochę zaoszczędziłam, trochę nie zaoszczędziłam, zaoszczędziłam, bo sukienki były na wyprzedaży, nie zaoszczędziłam, bo zostawiłam je wszystkie. No, ale tak jak powiedziałam, ja bardzo rzadko jestem zadowolona z jakichś ubrań, i bardzo rzadko po prostu. Coś kupuję, coś zostawiam, chyba, że są to buty, bo buty mogłabym kupować non stop i dużo butów po prostu mi się podoba i zazwyczaj je po prostu zostawiam. No albo nie zostawiam, bo stwierdzam, że już przeginam, bo mam butów naprawdę sporo, więc wtedy odzywa się mój zdrowy rozsądek, i tylko dlatego zwracam buty. Ale wracając do tej ostatniej sukienki, to sukienkę mam na sobie. Zaraz zobaczycie przebieg i oczywiście wklejam zdjęcie tej sukienki. Kto oglądał poprzedniego vloga, ten może ten mógł zobaczyć tą sukienkę w pełnej okazałości. Powiem wam, że to jest przepiękna sukienka. Szczególnie jeśli chodzi o materiał tej sukienki, to jest, wiecie, czerwona sukienka, w sensie tak, czerwona sukienka. Natomiast chodzi, chciałam powiedzieć, że to są niebieskie kwiaty i to takie pięk, to jest taki Piękny, niebieski, kobaltowy na właśnie czerwonym tle, i to, jest, i to są po prostu bardzo mocne kolory. Ja się bardzo dobrze czuję w tej sukience, właśnie przez te barwy. Jeśli chodzi o krój sukienki, to jest on bardzo prosty, ponieważ jest to po prostu sukienka, wiecie, na szelkach. Dużym plusem, oczywiście jest to, że te szelki są regulowane. Więc możecie sobie dostosować do swojej tutaj wysokości, i oczywiście sukienka jest do połowy uda. Natomiast, no mówię, największym plusem jest to, że tkanina jest po prostu piękna. Sukienka jest oczywiście zrobiona na podszewce, i ja w tej chwili również nie mam na sobie stanika. I zdecydowanie dużym plusem jest to, że z tyłu mamy odkryte plecy, które też mega fajnie wyglądają. Tu, gdzie zazwyczaj zamykamy sobie stanik, to mamy taki szeroki, gumowy pas, więc w zasadzie, jakby ktoś nie chciał nosić tej sukienki bez stanika. Jak założycie stanik, to i tak wam tutaj nie powinno być nic widać, tylko no, musiałybyście albo sobie ściągnąć wszelkie od stanika, albo, no nie wiem, założyć jakieś cieniutkie pod kolor sukienki, to spokojnie. Natomiast, e, przez to, że ta sukienka ma tutaj wbudowaną podszewkę, e, i ta podszewka to jest w zasadzie druga warstwa materiału i ten karczek jest właśnie tak fajnie tutaj odcięty to te sutki no, jestem na 100% pewna, że nie są w stanie wam się odbić w żaden sposób. Po prostu, po prostu nie, ten karczek jest tak uszyty i tak tutaj odcięty. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy, jak to się teraz kurczę nazywa. Ach nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Wstawki? Zas... Nie, jakie za stawki? Boże, kobieto. Nie, no nie przypomnę sobie, jak to się nazywa. W każdym razie, no, tak jak Wam powiedziałam, no nie wierzę, że komuś tu będą się odznaczać sutki, ponieważ no jest to praktycznie no niemożliwe. Więc polecam Wam serdecznie tą sukienkę, ponieważ w ogóle dziś na jakieś takie wyjazdy letnie, wakacyjne, to ona, w ogóle na zdjęciach, myślę, że będzie wyglądać pięknie, ta kolorystyka gdzieś. No, widzę to, widzę to. Także, no, jeśli chodzi o tą sukienkę, no to, tak jak powiedziałam, koniecznie sprawdźcie sobie to na stronie. Z tego co pamiętam, to oczywiście nie była ona droga. I przechodząc już do ostatniej rzeczy, i tu Was zaskoczę, bo nie jest to sukienka. I nie jest to mango. Mam Wam do pokazania koszulkę, zwykły t-shirt, natomiast wiem, że czasem naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć dobrej jakości t-shirt, żeby ten materiał nie był dziadowy, żeby szef nie chodził zaraz, wiecie, na brzuch, żeby w ogóle ta bawełna była odpowiedniej grubości, żeby to znowu nie była, wiecie, taka mega cienka szmatka. To już Wam pokazuję t-shirt, dzięki któremu na pewno e, zainteresuję się tą marką i ich t-shirtami, bo uważam, że t-shirt po prostu jest zrobiony świetnie, w sensie e, jakość tego t-shirtu jest po prostu świetna, tkanina jest świetna e, i mamy firmę JJXX. Albo JJXX. Nie wiem jak to w zasadzie przeczytać, ponieważ ja tą markę znalazłam na Zalando, a że miałam tam kupon do wykorzystania, to stwierdziłam, dobra, wrzucę sobie po prostu t-shirt i coś tam jeszcze zamawiałam, nie pamiętam. Wezmę sobie na próbę, a nóż będzie fajnej jakości. T-shirt jest biało-czerwony, cały jest biały i tylko górę mamy tutaj czerwoną, czyli rękawki i przy dekolcie. E, samą sam, sam, samą obolutkę dookoła e, szyi. E, powiem Wam, że no jakość tej bawełny jest po prostu świetna. To nie jest taka chamska, sztywna bawełna e, i też nie jest taka w opór miękka. Bo czasami, jak ta mm, bawełna jest taka bardzo, bardzo miękka i cienka. To ta koszulka się po prostu nie układa albo układa się bardzo źle. E, tutaj mamy odpowiedniej długo, e, grubości e, tkaninę e, i ta bawełna jest, e, jak możecie zobaczyć, elastyczna, e, ale e, no, grubość tego t-shirtu jest po prostu idealny, ponieważ czasem zdarzały mi się t-shirty -shirt, w sieciówkach takie, że mimo, że mam biały stanik on i tak prześwituje przez białą koszulkę w sensie normalnie go widać jakby, co to jest za t-shirt ja nawet mam taki t-shirt i ubieram go po prostu wiecie, no czasem z, blaku, z braku laku jak nie mam czegoś wypranego to go po prostu ubiorę natomiast przy najbliższej okazji on po prostu skończył w śmietniku yy. Totalnie tego nie rozumiem, naprawdę, że biały stanik prześwituje przez białą koszulkę. Tutaj absolutnie nic takiego się nie dzieje. T-shirt jest naprawdę świetny. Były jeszcze inne kolory, to znaczy kolory tych rękawków. Był granatowy i czarny. W sensie granatowy, to był chyba kobaltowy, przesadzam. E, I e, nie były one też drogie, jeśli chodzi o, wiecie, t-shirty, no bo to w dalszym ciągu no, jest tylko koszulka. Natomiast jeśli chodzi o ten t-shirt, no to z gorącego serca naprawdę Wam go polecam. I sprawdźcie sobie na Zalando w ogóle tą firmę. Kochani, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, no to. Oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dajcie znać w komentarzach, czy taki film Wam się oczywiście podoba. Może Wy macie jakieś fajne perełki, które kupiłyście w ostatnim czasie, to możecie mi też również wrzucić linka w komentarzu. No i ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.